Witajcie! W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić maszynę, która będzie wydawać z siebie dźwięk. A więc tak, będzie potrzebny noteblock, dużo noteblocków, redstone, repeatery i guziczek i jakiś, nie wiem, blok jeden. I teraz tak, ustawiamy sobie to, blok i ustawiamy nasz guziczek. I teraz w zależności od Was, w którym kierunku ma pójść, w którą stronę ma pójść dźwięk i w którym kierunku będziecie budować, w tym kładziecie redstone. Ja polecam Wam położyć, no niech będzie, że z przodu. I teraz robimy takie coś i takie coś. Teraz kładziemy repeater i robimy, jaką długość tam będziemy chcieli, żeby nam odtwarzało. Ja to zrobię tak trochę szybciej. Dobra. Na razie tyle. Teraz to łączymy redstone'em i pamiętajcie, że trzeba to brać do samego końca, żeby po prostu spowalniało, gdyż wtedy dźwięk by uszedł tak dydrydydydy. Chyba, że ktoś chce bardzo szybko, no bardzo by było szybko i nie zdążylibyście się po prostu obejrzeć. I teraz tak, bierzecie tutaj, robicie takie coś pomiędzy tymi. I tutaj kładziecie repeater, tutaj kładziecie naszą szafę grającą i robicie tak z każdym. Ok, teraz repeatery. Tutaj nie trzeba zapamiętać, że nie przesuwamy. Trzeba stać w dobrym kierunku, żeby repeatery były tak o. A tutaj repeatery tak. Tak. O. I tutaj kładziemy na naszego notebooka. I ja tutaj to robię jeszcze jedno. No i źle. Ok. I teraz tak, jeśli jest na ziemi, to wydaje. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, ale wydaje taki dźwięk. Słuchajcie. Ja mam wyciszone. Ale wydaje po prostu taki... o, właśnie, patrzcie. Taki o. Takie dźwięki wydaje. A jeśli położymy pod tym deskę lub inny blok, na przykład to lub, nie wiem, drewno, to będziecie musieli sobie popróbować, bo tam wiem, że niektóre bloki inaczej odtwarzają dźwięk. Teraz zobaczcie. Słychać taki... no taki inny dźwięk, nie wiem jak to się nazywa, ale chyba bas. I teraz bierzecie to według własnego uznania. Robicie to. Tutaj wezmę. Tutaj będzie normalnie. Robię to trochę szybko. I teraz zobaczcie, jak to działa. Działa to w ten sposób. Możemy dorobić też tej strony tak samo i po prostu będą odtwarzane dźwięki naraz. Więc to chyba tyle. Sorki. Jeszcze do pokoju. I tak to mniej więcej wygląda z góry. Nie jest to trudne. Można to oczywiście zrobić pod ziemią. Jeśli no, komuś będzie się chciało
majstrować przy tym, ale sądzę, że takie wykonanie jest po prostu najprostsze i najłatwiejsze i najlepsze. Więc ja się z wami żegnam. Cześć.